Siemanko wszystkim, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Juken, a przed wami już 45. odcinek zlevelowania nowego konta w Fishing Planet. Dzisiaj moi drodzy nie będzie jakichś tam wielkich fajerwerków, bo będziemy po prostu robili po części. Pokażę wam przygotowanie na karpia kolosa, ale mówię po części, dlatego że słuchajcie, no nie będę wam pokazywał jak łowić te wszystkie zwykłe karpie, unikatowy kalp, rusteń, nagi czy albinos, czy amur biały. No bo to wszystko w odcinkach mieliśmy, to jest tak proste. Zawsze wam te karpie się złowią. Pokażę wam tylko tą najtrudniejszą część, czyli jak złowić unikatowego hybryda. Ja to zrobię troszkę inną metodą, moi drodzy. No mamy tą pogodę z chmurką, od rana będzie git. I zrobię na wyjątkowo innym łowisku. Będę nęcił, będę łowił na dwie wędki karpiowe, normalne jak najbardziej karpie, a przy okazji na dwie wędki gruntowe plus spławiczek rzucimy na tego hybryda i tak mam przeczucie, żeby po prostu tak to zrobić. To sobie wyłączymy czat. Także moi drodzy, respimy się na tym miejscu tutaj, idziemy w prawo. A i zobaczcie, tablicę wam pokażę, zresztą jakby ktoś nie widział gdzie jesteśmy, to jesteśmy tutaj. Idziemy sobie na wprost i tutaj będzie taki to miejscówka. To jest jakby ktoś mocno się interesował, tam mamy naszą słynną wierzbę. To jest naprzeciwko naszej słynnej wierzby. I co my tu, moi drodzy, zrobimy? No, zrobimy tak. Ja bym sobie najchętniej to markerem zaznaczył, ale nie chce mi się zaznaczać markerem, więc to po prostu będziemy robić. Tu mam widzieć chleb z miodem, ale nie o tym mowa. Robimy zanętę naszą magiczną, wspaniałą. Cały czas musimy ją niestety od nowa robić, bo coś tu się w Fishing Planet. No na to nic nie poradzimy, nie jest to nasza wina. Także zrobimy sobie zanętę, żeby też wiecie, nie marnować tego szczytu, żeby przy okazji może jakiegoś unikacika wyciągnąć, a na dwie wędki przy okazji również złowimy tego hybryda. Przy czym wydaje mi się, że oczywiście łatwiej przy nęceniu tego hybryda złapać. Mógłbym wam równie dobrze to samo pokazać i może to zrobimy dla odmiany, jak tu go złapiemy w tej naszej stałej miejscówce, gdzie też nieraz unikatowego hybryda wyciągnąłem. Także to taka ciekawostka. Miejscówek na hybryda jest bardzo dużo. Tylko kwestia haczyków. Zaraz zresztą to wszystko zobaczycie. I innej przynęty. Więc moi drodzy, robimy to tak, że ja sobie zanętę tutaj zmieszam. Zamieszam. Ok. Wrzucę jak zwykle 4 rakiety do wody. Zarzucę wędki i lecimy. Będziemy sobie donęcać. Mógłbym sobie jakimś markerkiem tutaj to nawet, słuchajcie, zaznaczyć i może tak plus, minus sobie jakiegoś markerka postawimy. Słuchajcie, tak plus, minus orientacyjnie. Czy tu jest jakaś głębina? Tu nie ma żadnej głębiny. No to tak plus, minus, moi drodzy, zaznaczmy sobie, wiem, gdzieś tu po środku. Oj, gdzie ja zaznaczyłem? Bardziej na prawo. Teraz to zaznaczyłem. Czekajcie, jeszcze raz. Coś tutaj krzywo jest. Usunąć marker, dodaj nowy. No to dodajmy bardziej na prawo. Zdecydowanie tak tu. Też źle. Kurde, dobra, olać te markery, nie? Serio, nie umiem markera postawić. Zatem za daleko go stawiam. Ostatnia próba, do 3 razy sztuka się mówi. Dobra, na wprost siebie. Tutaj. Aha. Dobra, to niech ten marker chociaż mi odległość tutaj w miarę wskazuje, że tak rzucamy i tyle. Naprawdę, dobra, tak będziemy rzucać, to niech ten marker mi... Nie wiem dlaczego ten marker w stosunku do tej wyspy jakoś nie oddaje. Nie wiem, coś tu jest jakiś błąd widocznie na tej mapie. Bo sami widzicie, że zaznaczyłem to w miarę dobrze. A to nie chodzi, tu nie musimy tam zanętą, słuchajcie, jedno miejsce rzucać, bo to tylko przy okazji będziemy łowili duże karpie, a tak naprawdę skupiamy się w odcinku na hybrydowym karpiu F1, unikatowym oczywiście, i myślę, że będzie o wiele większa szansa złapać go, jak tutaj też podnęcimy, więc też nie musimy rzucać wszystko w jedno miejsce, plus minus. Dobra, 4 rakiety do wody. Mówimy oczywiście w chmurę od rana, tak jak wiecie, ta zanęta mi się tutaj sprawdza, do 7 rano mamy czas, było to zresztą w poprzednim odcinku, także tu się nie ma co powtarzać. Dobra, tyk. Teraz tak, w innej kolejności to będziemy musieli zrobić, a może nie. Dobra, to jak już tam marker postawiłem, to te ochotki tam sobie rzucimy gdzieś tak tutaj.
czyli na Ochotki, Haczyki Dwójki. O, jak widzicie. Na wędce gruntowej, następnie są czerwone robaki, pewnie okoń nam będzie na to brał, więc to też nie jest, słuchajcie, tak tego hybryda złowić, jak wam się wydaje. Później będziemy mieli też na spławik. I akurat zrobimy tak, moi drodzy, że spławik rzucimy jako trzeci. Tutaj będzie chleb z miodem, bo na to też bierze, wyobraźcie sobie. Tylko musiałbym trochę podkręcić ten mulec. Dobra, będzie wędka numer 3 na spławik. A trójka będą pulki, no to gdzieś tam sobie rzucimy mniej więcej, gdzie rzucamy. No i już się zaczyna branie, no i widzicie. Już się coś dzieje. Już się coś dzieje. Czyżby to już był nasz tutaj hybryd? Aż mi się wierzyć nie chcę. Prędzej bym się spodziewał jakiegoś, znając życie, okonia lub karasia, albo zwykłego karpia. Młody karp. No, jakby nie patrzeć, jest on... Jakby nie patrzeć, moi drodzy, jest on... Dobra, sobie rzucimy dalej. Jeszcze podnęćmy i zobaczymy, co to tutaj się zadzieje. Także przy okazji sobie podnęcę i sobie będę próbował jakieś tam karpie unikatowe wyciągnąć. Na tej miejscówce nigdy nie łowiłem. Zobaczymy, czy tu w ogóle się znajdzie. Mam, jakby wiecie co, bo też z pamięci mam zupełnie inny spot na łowienie, no bo na tamtym kącie było, to było w takim narożniku, nie wiem, czy to się szło tam gdzieś, nie wiem, czy nie bardziej w głąb, chyba to tam się szło. Jeśli nam on tutaj nie odda, tutaj chmura nam nic nie będzie przeszkadzała w tym, to pójdziemy po prostu tam na prawo, bo tam ten spot był na tego F1, tam bodajże tam, muszę sobie przypomnieć, bo tak jakby, no tutaj żadnych markerów, wiadomo, nie mamy w tej chwili, podnęcimy tutaj w ten różny sposób dookoła i zobaczymy, czy coś się zadzieje. Na razie mamy ciszę. Na moim poprzednim spocie od rana zazwyczaj już coś się działo. Tam, że zwyklaka jakiegoś... A, tutaj pod spławik też podnęcimy. Niech sobie będzie. Tak, wiem, spławik mam ogromnych rozmiarów. Jakby ktoś tu stał na łódce, to ten spławik byłby większy od niego. Wiem o tym doskonale, moi drodzy. Na wysokość tego markera będziemy rzucali. Oczywiście tego markera na F1 postawię, żeby wam się dzielić, będzie wam łatwiej. Możecie ocenić, czy taka metoda wam pasuje. Od razu mówię, dlaczego. W taki, a nie inny sposób. Dlatego, że jeszcze jesteśmy na tym etapie, moi drodzy, że no nie mamy tej kasy nie wiadomo ile. I po to, żeby samego F1 łowić, no to trochę nam się nie opłaca, moi drodzy, tracić doby, więc my go sobie złowimy, a przy okazji myślę, że możemy jakieś karpie złowić. Lin nam się złowił chyba. Nie, leszcz. Leszczyk nam się złowił. Zobaczcie, i to dodatkowo unikatowy. Jakie tutaj numery. Zobaczmy, co tu na czerwone robaki się nam łowi, moi drodzy. Że to nie jest tak łatwo tego złapać, bo tu widzicie nam się cały, o tu karaś, tu się cały czas jakieś inne oczywiście ryby będą nam łapały, łącznie z okoniami. Widzicie, nie jestem w stanie zanęcić, bo już coś się dzieje. No dobra, nie kupiłem, słuchajcie, tych ochotek za dużo niestety, by nam starczyło. Czyżby był? Medalowy lin, no dobra. Rekordy bije, bo to są pierwsze ryby tego typu, które łowię, także jak widzicie, bije rekordy, ale przy okazji chyba eksplorację zupełnie nieświadomie, moi drodzy, robimy. Także taka ciekawostka. I zobaczcie, wystarczyło troszeczkę, kochani, podnęcić i zobaczcie, jak się od razu fajnie coś tutaj dzieje, nie? Także to nęcenie według mnie jest o wiele lepszym sposobem, jak mamy szczyt, i o wiele szybciej tego gałgana wyciągniemy. Myślę, że nagranie wam po prostu pokażę, jak już go będę wyciągał. To nie ma co wam pokazywać jak nęcę, no to nie jest na tyle ciekawe, ale pokazałem wam, że przy okazji też musicie się liczyć, że no niestety jakieś tam inne ryby wam się będą łowiły. No może właśnie jakiegoś unikata trafiamy. O, i spławik jeździ. Teraz na co się zdecydować? Czy unikat, czy spławik? Spławik to szybko wyciągniemy, moi drodzy, więc myślę, że za tym chcielibyśmy tego jedynkę złowić.
Niestety nie jest to jedynka, tylko jakiś leszcz. Jakiś leszcz, ale tu mamy jakiegoś mocniejszego, myślę. Chociażby medala, nie, zwyklak. Zwyklak, to na razie to olejmy. Wróćmy sobie troszkę dalej, tu mamy na chleb z miodem, no niby na chleb z miodem bierze, tam wiem, że łowiłem chleb z miodem, bądź kulki ciasta, to rzućmy sobie dalej, to jest bardziej nęcone. Sobie rzućmy. Ten spławiczek to sobie w ogóle rzućmy gdzieś tak bardziej na prawo. Raczej jest niemożliwe, żeby mi wziął na tę karpiową, drodzy. Niewykonalne, no i patrzcie, nie jestem w stanie zanęcić. Nie da się tu zanęcić w tym układzie. Jakieś takie pizderytka cały czas tam wyskakują, to będzie jakiś leż? Nie, karaś, bo medalowy, no dobra, dobra, no. Fajnie, tylko karasia już mieliśmy, nie chcę kolejnego karasia. Może teraz rzućmy bardziej tam. Rzucę w końcu tą zanętę, czy nie? Rzucam, pierdziele, rzucam. Jak nie będzie mocno się wędka wyginała karpiowa, to nie wyjmuję z wody. Nie ma opcji, moi drodzy, nie ma opcji. Także jak widzicie, no polowanie na pewno na tego F1 jest dosyć skomplikowane i dużo osób ma z tym problem. Ja go mówię, bez problemu wyłowiłem w tamtej poprzedniej lokalizacji, a tu chcę wam pokazać, ile to mniej więcej czasu zajmuje, żebyście mogli sobie też pośledzić, obserwować. Nęce plus minus w tej samej linii, ale mi za słabo ta wędka karpiowa dzwoni. Spławik mamy, więc teraz decyzja, spławik, tak? Na spławiku jest szansa, że wyciągniemy F1. A odcinek jest jej dedykowany. Znowu jakiś leszcz. Ach, z tymi leszczami. Może zmienimy na kulki ciasta, słuchajcie. Jak nam tu biorą leszcze na tym, to może na kulki ciasta zaraz zmienimy. Amur jakiś nam tu wyjeżdża. Medalowy, no jeszcze nie zanęciłem, to wiecie, co tu się spodziewać. Dobra, rzucę chociaż, tu już niech sobie tam leży. Ile ryb przy okazji złowiliśmy, które nie do końca pasują temu, co chcemy złowić. Przy okazji robimy zupełnie przez przypadek tą eksplorację. Hybryd, no niestety, niestety jeszcze nie to, co poszukujemy, moi drodzy, bo poszukujemy unikatowego hybryda. Sam hybryd to wiecie, sam hybryd to nam tu nic nie daje. Spróbujmy ten spławik też tam gdzieś rzucić daleko. Wszystko na haczykach, dwójkach, nie 2-0, tylko na dwójkach. Także mamy, moi drodzy, haczyki dwójki. Nie wiem, jak na jedynkach też może by się złowił, ale wolałem mniejsze. Te jedynki mi się wydają dość spore. No nie zanęcę tego, no widzicie, tak to wygląda. Było trzeba najpierw zanętę wrzucić, a później rzucać wędki, no bo w tym przypadku to jest uciążliwe. Tu coś większego nam się wzięło na... złapało na... czerwone robaki. Amur jakiś. I to medalowy amur. Proszę. No proszę, proszę, moi drodzy, proszę, proszę. No najlepiej oczywiście byłoby mieć, wiecie, cztery wędki gruntowe. No nie mam ich, bo mam mieszane, a na karpiówki niestety nic takiego nie założymy. Możemy tylko kukurydzę. Chociaż z drugiej strony mnie to trochę dziwi, nie? Że groszek kukurydzę bez problemu założymy na karpiową wędkę, a przykładowo chleba z miodem już nie założymy. To mnie ciekawi, to jest takie dla mnie troszkę, wiecie, niezrozumiałe. Ale spokojnie będzie. Nęcimy na karpie, także jest szansa, że te okonie nie będą brały, bo to jest zanęta stricte karpiowa, słodka. Jest duża szansa, że nie będą nam okonie brały. Możemy jeszcze test zrobić w naszej miejscówce tej sprawdzonej od rana. Mogę ją wam jak najbardziej pokazać. Ławiczek jedzie. Jakiś karaś. Unikatowy karaś, moi drodzy, unikatowy karaś. Wy to widzicie, jakie my tu unikaty, słuchajcie, łowimy. Tu karasia unikatowego, tu coś innego.
Tylko że na tym mi akurat specjalnie nie zależy. Na tych rybach unikatowych mi no kompletnie nie zależy, słuchajcie. Na hybrydzie, o jest, pierwszy okoń. W dodatku medalowy. Dobra, poczekajcie, to po kolei. Pierwsza wędka, to jeszcze raz rzucamy. Skoro wszystkie wędki wyjechały, to pierwszą wędkę rzucimy gdzieś tu. I tak samo, słuchajcie, w tej drugiej miejscówce musicie się liczyć, że niestety będziecie rzucali i będą wam brały jakieś na przykład sumy, wiecie, właśnie też te okonie. Także to jest normalne, tak? To jest całkowicie normalne i tutaj no musicie się wykazać cierpliwością, bo nie macie innego wyjścia. To jest dlatego ta misja jest dosyć trudna. No słuchajcie, gdyby ta misja była taka prosta, to tyle pytań by nie było o tego hybryda. Ja akurat testuję drugą miejscówkę. Chcę sprawdzić, czy go tutaj się da wyciągnąć, skoro da się tam. I na mojej miejscówce sprawdzonej, no to myślę, że tutaj też bez problemu powinniśmy go wyciągnąć. Tylko żebym ja zdążył w końcu to zarzucić, tą zanętę. W tej chwili już mamy szczyt. Akurat tym, że za chwilę tam o 7 się zachmurzy, tym się w tym momencie nie przejmujemy, bo polujemy zupełnie na innego karpia, więc w razie czego wrócimy na tą miejscówkę naszą poranną i na niej będziemy go łapali. No nic, na mojej drodze, ja zrobię pauzę i za chwilkę się będziemy widzieli, jak go po prostu złowię, lub jak nie złowię, to idziemy na inną miejscówkę, którą wam pokażę. No i mamy go, moi drodzy, i jest zrobione, ale ja dla widza się poświęcę i dodam marker. Mimo że mieliśmy branie unikata fajnego, to ten marker do zanęty już możemy sobie, moi drodzy, usunąć. Że jednak ta miejscówka fajnie oddaje. No cóż, tu mieliśmy branie na jakiegoś fajnego unikata, ale no, coś mnie intuicja tknęła, żeby przejść na wędkę. I mamy go. W czasie jak brał unikat, wziął nam również hybryd. Także moi drodzy, no to teraz sobie zmienimy. Jak już mamy troszkę jeszcze podnęcone, to ja tu sobie jeszcze chwileczkę coś niecoś połowię. Już nie musimy tego hybryda szukać, więc wędki sobie pozamieniam. Co moi drodzy, no i widzimy się na pewno w odcinku z Karpia Kolosa. O, jeszcze tutaj na koniec mamy coś branie. No jak widzicie, dla widza, no tak, dla widza. Musi być rybka dla widza na koniec odcinka. Wędka 3, wybieram wędkę 3. Czwórka jest nieaktywna. O, no to dla widza jeszcze będzie unikacik jakiś fajny, moi drodzy. To już taką się stało tutaj fajną tradycją, moi drodzy, w moich odcinkach, że na koniec odcinka dla widza musi jakiś fajny unikacik być. Będzie to amur, moi drodzy, z tego co widzę. Że unikatowy amur dla widza pewnie nie będzie jakiś rekordowy. Nie, amur to nie jest, to jest chyba znowu zwykły karp. A już sam nie wiem, co to jest. Raz wygląda jak amur, raz jak karp. Raczej amur. Jest jak amur. Ewidentnie amur, bo jest długi. Dobra, mamy amura. Może z 30 kilo będzie mieć, chociaż wątpię, bo słabo walczy. No ale unikat to unikat, prawda, dla widza. O, słabo walczy, no tak nie powiedziałbym. No może zaraz jeszcze rekord osobisty wjechać. Dlatego właśnie, moi drodzy, lubię chodzić po łowiskach, po różnych miejscówkach, odkrywać nowe miejscówki. Nigdy, słuchajcie, nie biorę od was markeru. Widzicie, tu kolega przed chwilą złowił, nie chciałem pytać, gdzie złowił tego hybryda, bo ja doskonale wiem, gdzie go złowić i mam inną miejscówkę, gdzie łowiłem tego hybryda, ale po prostu... Zresztą mogę wam nawet spróbować pokazać, czy w mojej miejscówce hybryda złowimy, to może gdzieś przy okazji w następnym odcinku też się to pojawi. A tutaj tymczasem amur na pożegnanie, na zakończenie dla widza. Także będzie mi miło, moi drodzy, jak zostawicie łapkę w górę, jakiś komentarz, udostępnicie tę całą playlistę z levelowania konta swoim znajomym, który być może to pomoże. Mi będzie bardzo, bardzo miło, bo to też mnie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków, które jakby nie patrzeć, dużo, dużo pracy wkładam i przede wszystkim dużo czasu, bo moi drodzy, nagrywam kilka odcinków dziennie dla was. No i przypominam o serii, jeżeli macie jakieś pytania, to jest taka seria, w której na wasze pytania również odpowiadam. Jest to dodatkowa seria poza levelowaniem
konta. No 26 kilo, amur, tragedii nie ma, tak powiem. Szału nie ma, tyłka nie urywa, no ale tragedii też nie ma. Także dobrze, moi drodzy, ja sobie tutaj połowię jeszcze chwilkę, a sobie rzucimy markerka na hybryda. Ja sobie to jeszcze chwilkę połowię, a z wami się żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!